Witam serdecznie na kanale Picasso Forsy. No i odcinek spoilerowy. Zobaczymy, co się tutaj gra. No i już, no i lecimy. Tam mieliśmy migawkę, tak dostajemy tutaj za wytrwałość w logowaniu, prawda? I tak dalej. Zobaczmy, jakie, co tutaj mamy. Kartę do gier wideo, więc zobaczmy. O co tu chodzi? Do 27 sierpnia, no powiedzmy, odkryj świat gier wideo z nowymi kartami, z drapkami. Zdrabki powracają, moja ulubiona promocja, powiem szczerze. Zobaczmy, logując się codziennie, dostajemy dwie karty. Dzięki częstemu odwiedzaniu gry, czyli jedna lub diamentowa karta, jeśli logujesz się przez 5, złota lub diamentowa karta, no, przez 5 dni pod rząd, a zbierając któregoś ze swoich koni na przejażdżkę, jedna karta dziennie, za wygrane zawody z udziałem twoich koni, jedna karta dziennie, błyskawiczne sprzedaże, to jak zawsze, wydając eki na wymianę duplikatów a kart raz dziennie. A pamiętajcie jedną rzecz, no jeżeli macie kupować jakieś zestawy kart, to lepiej to w pierwszym terminie kupować, z tego względu, że najpierw zbieramy wszystkie diamentowe, które nam są potrzebne, a później nastawiamy się na to, że trzeba będzie je wymieniać. I żeby nam po prostu czasu nie brakło na wymianę tych diamentówek, po prostu trzeba ten tydzień mieć zarezerwowany przynajmniej 7 wymian, bo jak wiecie, zazwyczaj tak bywa, że no, lubią się powtarzać, no i później mamy kłopot, mamy diamentówki, no ale niestety dwie takie same. Dobrze, no i teraz tak, kupując za kupony i kupując jokery z czarnego rynku. Dobrze, no to zobaczmy dalej. Dostajemy boskiego kawaj, układając wszystkie 6 układanek i boskiego Etrian, jeśli wygrasz jego kartę. Aha, czyli będzie jeden diamentówce pewnie. No, zdobywamy te podkowe, no to zagrajmy. Dobra. Tutaj mamy te cele, widzicie, te karty wideo i tutaj zestawy 2, 2, 2, 2, 2 plus i tutaj mamy tą złotą lub diamentową. Także za 6 razem, za 5 właściwie razem, dostaniemy po prostu za wytrwałość, dostaniemy po prostu też te karty. Dobra, mamy tutaj parę tych kart. No, aha, więcej kart możemy tu zdobyć. Cóż tu mamy? Za 95 kuponów 4 karty. Zazwyczaj jest jeszcze dodatkowa promocja, że jokery będą albo będą tańsze te karty, zależy od zestawów, które mogą się pojawić. Natomiast na dzień dzisiejszy to są 4 karty, 2 brązowe i spośród tych brązowych przynajmniej jedna taka, którą nie mamy. I 2 rzadkie, pamiętajcie, że rzadkie mogą być to też srebrne karty. Także możecie dostać na przykład 2 brązowe i 2 srebrne, nie? No, ale to ja akurat na tą promocję zazwyczaj czekam i zazwyczaj ją robię w całości. Nawet wydając kupony, co ostatnio rzadko mi się zdarza. Ale jednak na tą promocję zazwyczaj sobie lubię po prostu mieć ją zrobioną. Zazwyczaj boskie też bywały ciekawe. No tutaj z tymi boskimi zobaczymy, co to w ogóle za boskie są, prawda? No to spróbujmy wrócić, jak zwykle. Tak jest, dobra. Ajajaj, dobra, no zagrajmy. Zrobiłem samouczek, to co muszę, tu muszę zajrzeć, no i dobra, zagraj teraz. Dobra, jest, no to sprawdźmy, co to mamy. Dobra. No to odsłońmy, no czerwony czaprak, aktywujemy. I tutaj mamy następną, co tutaj mamy, no komputerek, tak, pecet. I tutaj następną lirę. Widzę, że nie powala, ale zaraz będziemy sprawdzać.
na tutaj najpierw sobie otworzymy, żeby móc sobie mniej więcej popatrzeć, gdzie co i jak się tutaj to układa. A właśnie, pszenica, tak jest. A tak jest, i co tutaj mamy, jakiś program, tak, pobieranie, a dobrze. Dobra. I tutaj to sobie też tak zrobimy, tak jest, okej. Okay. I ostatnia. I co to jest? Analityk. No i dobra, i teraz zobaczmy sobie, jakie tutaj dostajemy. A, paszerona. No to takie tutaj najdroższą mamy złotą, więc zazwyczaj było ta pierwsza, to było, że srebrne były, ale to tylko szczegół. Tutaj mamy Posejdonka, zestaw Posejdonka. Tutaj mamy Rok Obfitości, Złote Jabłuszko. No teraz dali Złote Jabłuszko. No i Wyzwanie Tytana. Waga Temidy. To jest dosyć ważne. I teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem mamy tutaj tych diamentowych. No i tutaj mamy jeszcze moje karty podarunkowe, które tuż też będziemy sobie odsłaniać i tak dalej. Natomiast co ja tutaj powiem? W następnym odcinku będziemy otwierać te karty i będziemy zdobywać. Natomiast w tym odcinku chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że tutaj najprawdopodobniej jest ten boski i tak dalej, ale to sobie sprawdzimy później. No dobra, cóż tu mamy? Jeszcze mamy błyskawiczne, tak? No na błyskawicznych tutaj te jokerki możemy zdobywać wszelkie mieści i o ten diamentowy najbardziej nam zależy, czyli musimy zdobyć 8 diamentowych, a to nie jest takie znowu łatwe. No złotą sobie możemy kupić, no i tutaj, a tu wszystkie jeszcze mamy, tak, no to wrzućmy sobie tutaj, zalicytujemy sobie, powiedzmy, i tutaj tego kawaii. Co to są? Jest to koń z japoński i daje magiczny kapelusz. Ten magiczny kapelusz jest bardzo fajny, natomiast no niestety ja mam samuraja i z tego samuraja to ja do tej pory chyba jeszcze żadnej dobrej chyba raz może dostałem. Tam chyba promień Heliosa był do zdobycia. No ale to w takich mocniejszych, no to w ogóle no cóż, no jest ten kawaj i możemy go zdobyć po prostu w tych tutaj za złocisze, prawda? Jest ich aż 20 do zdobycia. No w tym momencie 14. W tym momencie 14. Natomiast 20 do zdobycia tej kawaj. Spróbujemy go zdobyć. No nie wiem, czy nam się uda, ale będziemy próbować przynajmniej. O, tutaj już mamy od razu brązowego jokera. No możemy go sobie wykupić, prawda? No to sobie wykupmy i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o tego drugiego boskiego, sprawdźmy, co to są za boskie. Tu jeszcze raz. Tego my już mamy zrobionego. A tego drugiego. O nie, to. Zobaczmy, co to jest ten drugi, ten boski. To jest ok. A, to jest jest boskim tworem, który stanowi nagrodę dla graczy Host Adventure. To jest ten, który był niedostępny, tylko trzeba było się zalogować, tam wiecie, do tego Host Adventure i dopiero tam jak się grało, to dopiero... To jest ten boski, on coś daje w ogóle. Ma bardzo duże umiejętności oraz zaawansowany ekwipunek. Ekwipunku nie można wymienić, ten koń nie może zostać sprzedany. A to jest taki dodatkowy konik, no. Boski dostania, o. No, ewentualnie do jakichś... Czekajcie, może znajdziemy gdzieś, kto coś ma. Ale ma wielkie umiejętności, rzeczywiście, no tak. 6600.
posiadacze. Jest parę osób. No to zobaczmy. Zobaczmy, ile to jest. No chyba wzrastają te umiejętności, albo ktoś sobie podciągnął je. A ten zaawansowany ekwipunek, bonus. No 10 do wszystkiego. No rzeczywiście, no nie jest to lepszy ekwipunek od Posejdona. Natomiast no... Dobra, no ten koń jest tylko i wyłącznie do wyścigów. I jak chcecie wygrywać rozety, wyścigi wszelkiego rodzaju, to jak najbardziej jest to bardzo dobry konik. Natomiast żeby, no nie wiem, coś dawał i tak dalej, oprócz tego, no trochę eki na nim zarobicie, z tego względu, że jak go będziecie wystawiać na zawody, no to wtedy tak, no. Natomiast, no... Ja nie jestem zwolennikiem takich koni, które tylko i wyłącznie do wyścigów i wiecie, no stój i patrz się na niego, nie? I tyle. No cóż. No dobra, no jak przyjdzie za darmożkę, to będę się cieszył, jak nie, no to nie. No bardziej ten Japończyk, nie? Ten Japończyk bardziej mi tu podchodzi, tak, no i ten Japończyk warty by był zdobycia. Natomiast na zdobywanie tegoż konika zapraszam do następnego odcinka, myślę, że niedługo. O, tutaj tą złotą jeszcze aktywujmy. No i mamy Jokera brązowego. Wy, jak wiecie z innych filmów, ja zawsze Jokery zostawiam na sam koniec, kiedy mogę sobie po prostu jeszcze dobrać, dopasować do całej tutaj po prostu kolekcji i wtedy dopiero używam Jokerów, jak już po prostu mam prawie wypełnione inne rzeczy i ja zazwyczaj to robię na samym prawie końcu. No cóż, życzę miłej zabawy i do następnego odcinka.